Siema. Wiedźmin Rodowód Krwi jest... do dupy. Kiedy zobaczyłem ocenę 4.2, postanowiłem sam się przekonać, czy ten serial jest tak bardzo dochrzany, jak mówią ludzie. No i jest gorszy. Trenujemy, szkoda gadać, co my trenujemy, nie? To jest niemożliwe, nie? Żadnej dynamiki, żadnej szybkości, nic nie robimy, tylko jakieś dziwne, nachodzonego jakieś gry, to jest skandal. Niemalże nic tam nie zagrało, jak miało zagrać. Elfy zachowują się jak ludzie, nie mają żadnych cech charakteru. The border. Oj, mate. Mają sztuczne uszy, co niesamowicie mocno rzuca się w oczy z powodu źle dobranych koloru tych uszu. A no to niecłe miasto, ty. Takie wielkie miasto, a tam 5 osób jest na dole. Jestem za tym, żeby wprowadzać jakieś nowości, eksperymentować, ale grube elfy to chyba nie jest najlepsze posunięcie. Ty, a to jest elf czy elfka? Może to... może to oni, they them. Wygląda to absolutnie przedziwnie. We Władcy Pierścieni elfy są ubrane jak elfy, zachowują się jak elfy i wyglądają jak elfy. Tutaj elfy noszą koszulkę na siłownię. Twój stary idzie po mleko. Sceny walki są kozackie, ale praca kamery fatalna. Nic w ogóle nie widać, co oni walczą i co się dzieje. O, a to nawet ładna scena. O, i to też jaka ładna scena jest. Oj, dupa. Wracamy do teatrzyku. Swoją drogą, przepraszam, może ja się za bardzo nie znam, ale gdzie my niby mamy takie tereny w Wiedźminie? Początek jest całkiem niezły, naprawdę mi się podobał, niestety aż do momentu, kiedy Jaskier się odezwał. O, a to chyba laska. Słucham? Przepraszam, nie dosłyszałem. Na szczęście nie każda rola ograniczała się do poruszania tylko i wyłącznie dłonią. Niektórzy zagrali tu naprawdę dobrze. I skoro już od samego początku krytykuję ten serial, czas zrobić coś dobrego i rozdać nagrody dla najlepszych aktorów. Na miejscu pierwszym ta ściana. Za świetne odegranie ściany. Na drugim miejscu tętlący się talent, Palenisko. Nie tylko za odegranie świętej roli Paleniska, ale za znakomitą pomoc przy oświetleniu, bo niestety ludzie, którzy mieli się tym zajmować, kurwa nie przyszli. A tak serio te dwie osoby na jako tako zasługują uznanie. Przekonały mnie swoją rolą, że nie jest to jakiś teatrzyk szkolny. Mirek Mak odgrywająca Merwin i Lizzie Janis odgrywającą Zakarę. W sensie tak się nazywa postać, ale Zakarę to ja mam wrażenie, że wszyscy tam role odgrywali. Oj, Netflix. O, jeszcze jest w ogóle indyjski elf, również widzę. Hello, your computer has virus. Wszystko w tym Wiedźminie wygląda sztucznie, jak zrobione ze styropianu. Będąc w teatrze, mniej czułem, że to wszystko jest nieprawdziwe, niż oglądając ten serial. Nawet śnieg tutaj to są kawałki waty. W Dune na przykład wszystko wyglądało naprawdę pokaźnie. Widać było, że tam jest dużo miejsca. Tutaj, mimo tego, że są piękne budowle, wielkie, to tego miejsca nie ma w ogóle. Wszystko jest takie ciasne. Możliwe, że to przez obiektyw, którego używali. Zobaczcie, to są elfie zamki, a te wszystkie pomieszczenia są strasznie klaustrofobiczne. Lektor, co nam to wszystko opowiada, w mojej opinii nie jest zbyt dobry. Ja bym chciał mieć coś pokazane. W końcu oglądam serial, a nie opowiedzone. Nie wiem, jaki jest sens robienia filmu czy tam serialu i opowiadania o tym, co się wydarzyło lub wydarzy. Pokaż mi to, nie opowiadaj, to nie jest audiobook. CGI psuje imersję. Czasami potrafi być naprawdę niezła, a czasami jak zrobione na szybko w jakichś filmach dla dorosłych. Problem tutaj jest taki, że wszystko, co powinno być zrobione w CGI, nie jest zrobione w CGI. A wszystko, co nie powinno być zrobione w CGI, jest zrobione w CGI. Jak na przykład ten wydmuch tutaj. Po co to w ogóle w CGI, no? Nie w każdym wypadku, ale co druga scena tutaj z użyciem komputera wygląda niestety źle. Podsumowując to wszystko. Ten serial jest niestety po prostu nudny. Tak nudny, że po 15 minutach usnąłem i obudziłem się 5 godzin później, no. A kiedy po raz pierwszy po 2,5 godzinach jakaś historia i gra aktorska mnie wciągły, to scena musiała zostać przerwana jakimś głupim żartem. She starts to heal your soul with a gentleness that you don't deserve. Hmm.
Sami możecie napisać w komentarzu, co wy uważacie na temat tego serialu, a jak go nie widzieliście, no to nie widzicie go dalej. Do następnego. Wow.